Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszeński przed państwem kolejna odsłona podcastu Inąd. Nie mam dzisiaj specjalnie żadnych ogłoszeń parafialnych, właściwie żadnych nie mam po prostu. Poza tym rzecz jasna, że tradycyjnie wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom i patronom bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Zachęcam do tego, żeby podcast wspierać. Dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy też za wsparcie na Patronite. No a co do naszego dzisiejszego gościa, to państwo wszystko za chwilę usłyszą. Ja tylko powiem, że bardzo się cieszę, że doktor habilitowany Rafał Prinke zgodził się, żeby ze mną tutaj w podcaście Skandynawt porozmawiać. Mamy w planach kolejną rozmowę na ten temat, o którym dziś mówimy, ale będziemy kontynuować niektóre wątki. Zresztą sami się państwo zorientują. Na czym ta kontynuacja będzie polegała? A cieszę się dlatego, że jakoś mi twórczość Rafała Prinkę od wielu, wielu lat towarzyszy. Jak Państwo wiedzą, historia ezoteryki, filozofia ezoteryki to są takie rzeczy, którymi no od dawna się już interesuję i które jakoś powracają też w podcaście. A Rafał Plinkek jest autorem takich fundamentalnych książek i pionierem na polskim rynku, jeśli chodzi o tę tematykę, bo jeszcze w latach 80. Ukazała się książka Mandala Życia, Astrologia, Mity i Rzeczywistość, napisana wspólnie z Leszkiem Beresem, To jest z jednej strony taki, można powiedzieć, podręcznik do astrologii. Zresztą pytam tutaj Rafała Prinkę, czy on w astrologię wierzy, jaki w ogóle ma stosunek do tych rzeczy, ale z drugiej strony to jest po prostu książka, która o historii astrologii w sposób fascynujący opowiada i no, dla wielu pokoleń ludzi, którzy jakoś się tą tematyką interesowali, Krytycznie, tak jak ja, albo nie tylko krytycznie, tylko również na przykład praktycznie, jak cała masa różnych osób, to jest książka, która jest niezwykle ważna. Jest też Rafał Plinka autorem na przykład książki »Tarot dzieje niezwykłej talii kart« z 1991 roku, wspaniale napisanej, wartko czytającej się świetnie historii Tarota. Kilka jeszcze takich książek mógłbym tutaj wymienić, ale ta najważniejsza, która najbardziej nas interesuje, to jest książka wielka pod wieloma względami, także w sensie fizycznym. Zwodniczy ogród błędów, piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku. Monumentalna monografia dotycząca właśnie alchemii, która jest tematem, jak już wiecie, bo zobaczyliście, jaki tytuł zapewne ma ta rozmowa naszej dzisiejszej. Rozmowy właśnie o alchemii w różnych kontekstach, perspektywach rozmawiamy. Jest to dziedzina fascynująca, właśnie dlatego, że jest czymś na kształt takiego ślepego załuka w historii nauki, może w historii duchowości również takim projektem trochę nieudanym, który spalił na panewce, ale który też stał się Punktem wyjścia do bardzo wielu ważnych i z dziedziny nauki, i z dziedziny, jak twierdził Karl Gustaw Jung, o którym też tu mówimy, psychologii czy duchowości rozwinięć. Więc no moim zdaniem, jest to pasjonująca rzecz i też myślę, że w tej historii alchemii, alchemii wiele różnych innych spraw się odzwierciedla, więc sądzę, że będziecie usatysfakcjonowani tą rozmową, jako ja byłem, a no właśnie, będziemy też tę rozmowę kontynuować z Rafałem Prinke. No cóż, to ja już nie przedłużam, zapowiadam tylko naszego gościa, historyk, specjalista w dziedzinie studiów nad ezoteryzmem, autor wielu wspaniałych książek, doktor habilitowany Rafał Prinke, przed wami. Doktor Habilitowany Rafał Prinkę, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o alchemii. Mam przed sobą pańskie monumentalne dzieło poświęcone alchemii, właśnie zwodniczy ogród błędów, piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku. To jest opus magnum, rzeczywiście, w sensie dosłownym, bo książka jest pokaźna. Na początku tylko pana zapytam, jak długo Pan nad nią pracował? No to trudno powiedzieć, bo tematem się zajmuję od bardzo, bardzo dawna, można powiedzieć, że od młodzieńczych lat, ale książkę pisałem no może z dwa lata, może, ale oczywiście materiał do niej gromadziłem przez wiele, wiele lat. No tak, to widać, że to jest owoc wielu, wielu lat studiów. To, jak powiadam, jest temat, do którego za moment wrócimy i już specyficznie się alchemią zajmiemy. Ale ja chciałbym pana najpierw zapytać o pańską drogę do zainteresowania tradycją ezoteryczną, szeroko rozumianą. To wcale nie był taki temat. Nie wiem, popularny wśród akademików jeszcze do niedawna, teraz już mamy rozwijające się oczywiście także w Polsce studia nad ezoteryzmem, ale jeszcze lat temu 30-40 czy 20 nawet to nie było wcale takie popularne. Pan zajmuje się od dawna tymi tematami i też yy, ma pan takie doświadczenie, jeśli można tak powiedzieć, nie tylko badawcze, ale i praktyczne. Myślę o pańskiej legendarnej książce napisanej wspólnie z Leszkiem Werasem Mandala życia, właściwie jednej z takich pierwszych powojennych książek astrologicznych w Polsce, która jest tyleż opowieścią o historii astrologii ile podręcznikiem astrologicznym. Wademekum polskiego astrologa, to też jest książka pańskiego autorstwa, świetna książka o tarocie. To także jest w pańskim dorobku istotna pozycja. To taka sfera traktowana często z podejrzliwością niepoważnie, jak Pan w ogóle na te tropy ezoteryczne trafił, jak to było. No, dziękuję za miłe słowa przede wszystkim. No, to było w, w odległej młodości, kiedy właśnie tak jak Pan mówi, no, w, w tak zwanym głębokim PRL-u, to niewiele było można na takie tematy się dowiedzieć, ale jakoś mnie to no, nie wiadomo dlaczego. Człowiek się jakimś konkretnym tematem zainteresuje, tak jakoś to zwykle wychodzi. I, i Na pewno to, jest to w pańskim horoskopie widoczne. To, no, pewnie tak, ale w każdym razie, no, no już jak sięgnę pamięcią, to już gdzieś nawet pod koniec szkoły podstawowej czasami w niektórych tygodnikach polskich się pojawiały takie informacje Właśnie z obszarów ezoterycznych, to wtedy był czas, kiedy no, po, popularnością się cieszyły książki Denikena. Czy też ojciec Klimuszko był słynny, słynnym jasnovidzem, i o nim w tygodnikach pisywano, także, że to mnie jakoś zafascynowało za i, i starałem się w miarę możności te obszary zgłębiać, choć, no, było trudno, bo oczywiście żadnych solidniejszych publikacji z tych tematów w ówczesnym czasie nie było. W bibliotekach były raczej dostępne jedynie przedwojenne, czy to polskie, czy zagraniczne publikacje, no ale jakoś, jakoś tam też docierałem przez korespondowanie i ściąganie, co było bardzo trudne oczywiście w PRL-u, no bo nie można było sobie wysłać pieniędzy i kupić książki z Amazona jak to dzisiaj, tylko trzeba było kombinować, no tak. żeby jakaś bratnia dusza z tak zwanego zachodu, jakiegoś pocketbooka. Ezoterycznego przysłała. No, ale jakoś to się tak udawało, i, i cały czas mnie to wciągało. Najpierw y, y, powiedzmy, no, jako no, częściowo wierzący, chociaż sceptyczny wobec tych wszystkich nurtów i obszarów, ale z czasem to się przemieniło w badanie już takie no, naukowo-historyczne, prawda? Kiedy już ten dostęp do Literatury i źródeł stał się znacznie lepszy, no to wtedy można było właśnie sięgnąć do pozycji takich już naukowych na te tematy z zachodu. No i tak jak pan wspomniał, w tej chwili już w Polsce też w kręgach akademickich badanie tradycji ezoterycznych się zaczęło i, i mam nadzieję, że się będzie rozwijało. A miał pan takie przekonanie kiedyś, dzisiaj, może dalej je pan ma, że jest tam jakaś prawda o świecie, że astrologia działa, że Tarot wskazuje przyszłość, że innymi słowy jest jakaś sfera niewidzialna, niedostępna sposobami znanymi nauce. Wykraczająca też poza to, co mówi się w oficjalnych, nazwijmy to narracjach religijnych, i właśnie poprzez tę tradycję ezoteryczną, szeroko rozumianą, można do nich dotrzeć i tam coś naprawdę się o świecie mówi. To jest jak, jakby do tak wyrażonego przekonania, jaki Pan ma stosunek. To znaczy, no, na pewno oczywiście jakaś sfera poza światem widzialnym istnieje. Natomiast te wszystkie. Na pewno pan mówi. No, 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 nie ulega to wątpliwości, że nie mamy dostępu do pełni rzeczywistości. No to nawet, gdyby tak. tylko ograniczyć się do ram nauki fizyki i chemii i astronomii, no to też. Absolutnie. Bardzo, Ciemna materia na przykład. Nie, nie wiemy, no właśnie. Natomiast te y, tradycyjne Techniki zaglądania, jakby w głąb y, owych innych wymiarów, to, to no, nie sądzę, żeby to rzeczywiście działało w sposób taki, jak, y, jak sobie praktycy wyobrażają. Y, Niemniej, no, jakieś psychologiczne, Elementy w rękach umiejętnego, od strony właśnie psychologicznej, czy obserwowania rzeczywistości, czy nawet politycznej, jeżeli chodzi o polityczne przewidywania, to może mieć jakiś sens, jako no swego rodzaju, jak to powiedzieć, Zapoczątkowanie jakiegoś ciągu myślowego skojarzeń, który prowadzi do analizy rzeczywistości, prawda? Czyli mm -hmm. jak tam interpretuje astrolog horoskop albo Tarocista rozkład kart, no to jakieś nieświadome czy podświadome skojarzenia może wydobywać na bazie swojej wiedzy czy obserwacji, czy to psychologicznej, politycznej, czy, czy innej. I to w tym sensie wydaje mi się, że może to działać, natomiast nie w sposób taki no, bezpośredni, co zresztą no, wiadomo z badań wielu statystycznych prowadzonych. Na, na, alchemik, na astrologach, to tak nieładnie brzmi, ale <grymne> kiedy astrologowie byli proszeni do badań statystycznych o jakieś no, interpretacje, to statystycznie to absolutnie nie działało i to na to jest olbrzymia liczba dowodów różnych tego typu. I to nawet jeżeli sami w ramach swoich stowarzyszeń astrologicznych statystyki próbowali używać do udowodnienia praw prawdziwości astrologii, to to też zdecydowanie. Nie wychodziło. Nie, nie wychodziło. Ale właściwie chyba taki najsłynniejszy y, przypadek tego typu badania to są y, statystyczne analizy Michela Gokelena Francuskiego tak. statystyka. Mamy nawet po polsku wydaną jego tak. książkę, czy fragment książki planety, a osobowość człowieka, to się tak po polsku ukazało. Wojciech jak zdaje się stoi za wydaniem właśnie tej, tej książki, zresztą on go, Kelena, tutaj dużo komentował i jakoś go ceni. Też gościł w podcaście Skąd kiedyś, ale no właśnie, on tam twierdził, że pewne efekty wykrył dotyczące w szczególności pozycji planet na osiach horoskopu i to było coś, co z jednej strony samych astrologów zniechęcało te jego wyniki, no bo one jednak nieco odbiegały od tradycji. No właśnie. Tak. No właśnie. Ale z drugiej strony tych racjonalistów, takich twardych i naturalistów też odstręczały, no bo jednak Gokelem twierdził, że istnieją pewne korelacje ponad statystycznie nieistotną nie, nie ilość. Na przykład efekt Marsa, właśnie wskazywał jako coś, co no Jest jakoś wychwytywalne, jak pan patrzy na te jego z kolei no, badania. No zgadza się, nie. No to oczywiście, ale tak właśnie tutaj to jest chyba najistotniejsze, że jego wyniki nie są zgodne z tradycyjną astrologią. Więc jeżeli. By uznać, że cokolwiek udowodnił, to udowodnił właśnie jakąś korelację, ale korelację, tak. która no, by wymagała stworzenia nowej astrologii. Mm. Natomiast no, no też jego, ja tu tak nie znam się zbyt dobrze na statystyce, ale czytałem szereg no, krytycznych opinii co do z samej statystyki, prawda? Tak. Z niego użytej. Nikomu to już nie wyszło później. I, I dokładnie, i potem już nie wychodziło na innych próbkach, także same próbki, z których korzystał, mogły być no, niewłaściwie dobrane. Także tutaj no, jest to ewentualnie no, otwarty, y, y, otwarta dyskusja na ten temat, ale. No jedno takie badanie w obliczu setek innych badań statystycznych też nie, nie może przesądzać, prawda? Bo raczej wtedy no, logicznie należałoby wyciągnąć wniosek, że z tym badaniem jest coś nie tak, a nie z tymi setkami czy wręcz tysiącami innych. To prawda. A to było dla Pana jakieś rozczarowanie, kiedy Pan się zorientował, że jednak nie ma tutaj obiektywnych zależności pomiędzy jednym a drugim? Czy, no bo zakładam, że jak Pan we wczesnej młodości czytał o tym klimuszko, a to o astrologii, a to innych, no to gdzieś odzywa się jakaś tęsknota. Jak... Jakaś potrzeba, może jak, jakaś myśl, że jednak coś tu jest, że w tym tak, świecie jest coś to, więcej. Raczej, mm. raczej to było na zasadzie ciekawości, a nie ciekawości samego systemu, że tak powiem, i czy on działa, ale nie, żeby wierzyć święcie od razu, że działa i ustawiać się tutaj w, w ten sposób, prawda? Że, że no, na pewno działa i wszyscy, którzy krytykują to nie mają racji. Nie, to mnie interesowało, no, no i tak jak sobie tam pierwsze kiedyś horoskopy mi się udawało, bo to, to właśnie było trudno nawet do tak zwanych efemeryt, czyli tablic z, z pozycjami planet, z których trzeba korzystać, dotrzeć w tamtych czasach było bardzo trudno, ale jak mi się wreszcie to udało, no to tak, patrz czy tu się zgadza, to się nie zgadza, a może coś tam, prawda? I to y, y, nigdy tak nie było, że wszystko się zgadzało. A jak się zgadzało, to no, było to na tyle ogólnie sformułowane, że. Y, y, no, Każdemu będzie się sprawdzało, prawda? Jak, jak powiemy komuś, że jest inteligentny, ale nie wykorzystuje swojego potencjału, no to każdy przyzna, że tak Co? jest. To się nazywa zimny odczyt, też jest takie określenie. I można wtedy różne takie rzeczy mówić. Albo, że się jest bardzo wrażliwym, tylko ludzie tej wrażliwości nie umieją dostrzec, na przykład. Tak, I że nie, nie doceniają tej, tej wrażliwości. No ale czy kiedy pan podejmował współpracę z Leszkiem Weresem, który jest jednym z takich no, najważniejszych polskich astrologów drugiej połowy XX wieku, to Leszek Weres wiedział, że pan w to nie wierzy. Nie, to znaczy, to nie było tak, że ja nie wierzyłem. Ja, Aha. jakby, no. Cały Badał pan post, po prostu. Badałem, mhm. wchodziłem jakby w ten system, starałem się zrozumieć z otwartym umysłem, także, także byłem zafascynowany. No tutaj nie ulega wątpliwości, także że tutaj nie, nie kłamałem w mandali <laughs> życia, tylko to była taka fascynacja, ale potem mi minęła, ale nie mniej nadal, mnie fascynuje również astrologia, choć już no tak się dawno bliżej nie, nie zajmowałem, nie czytałem i tak dalej, ale nie mniej no jest to naprawdę system fascynujący, jak się go nawet historycznie bada, bo to, to są, no na przykład w, w, w tej chwili idu już, no, znaczy od, od kilkudziesięciu lat, tak no, rzad, rzadko, ale niektórzy historycy stosują astrologię do zrozumienia decyzji, Władców, tak. powiedzmy, średniowiecza czy, czy wczesnej epoki nowożytnej, które inaczej mogłyby być niezrozumiałe, no bo oni wszyscy mieli astrologów, którzy im doradzali, a więc jak my teraz odtworzymy te interpretacje, to będziemy mogli zrozumieć w inny sposób czasami niezrozumiałe decyzje królów, dowódców i tak dalej. No to, to jest fascynujące też narzędzie, no, no rzadko wykorzystywane przez historyków, a szkoda, ale są tacy, którzy wykorzystują. Tak, to jest rzeczywiście fascynujące też w odniesieniu na przykład do II wojny światowej się takie Analizy przecież przeprowadza i zdaje się, że brytyjski wywiad zatrudniał astrologów po to, żeby oni ustalali czy przewidywali, jakie decyzje mogą z kolei podjąć Niemcy, którzy też korzystali z usług astrologów, ale nie na takiej zasadzie, że oni patrzyli w gwiazdy, co tam ci zrobią, tylko właśnie posługiwali się interpretacjami, zastanawiali się, kto by wedle stosując jakieś reguły interpretacyjne, jeśli traktuje astrologię poważnie, to, to, to jakby się zachował? Tak, tak, tak. To znaczy na zasadzie, żeby zinterpretować to, co druga strona doradza swoim tak jest. dowódcom, albo też, albo też właśnie w tej w okresie II wojny światowej, właśnie między Anglią a Niemcami też Produkowała jedna i druga strona fałszywe horoskopy, że tak można powiedzieć, podrzucane drugiej stronie, czyli no, informujące właśnie o na przykład złej sytuacji Hitlera i tak dalej. Prawda, Także, że tak ten wywiad brytyjski też też działał. Jest na ten temat bardzo taka ciekawa książka, już dosyć stara, ale, no, ale to już nie będziemy w szczegóły wchodzić. Mhm. Nie, jeśli, jeśli pan pamięta tytuł i może pan zarekomendować, to my tu chętnie wszelkie rekomendacje no właśnie, przyjmujemy. Ale Ona nie była po polsku wydana chyba. Rozumiem. Ale chyba Astrology and the Third Reich, nie? Astrologia mhm. i Trzecia Rzesza. Elika Hoł. To, to jeszcze w latach 70. -tych chyba się ukazała, ale potem miała wiele wydań. Bardzo ciekawa. O, to jest myślę, coś. W każdym razie, co ja sobie do listy lektur dopisuję. Czyli nie było takiego jakiegoś jednego momentu u Pana najpierw wiary, a później niewiary, utraty wiary i tak dalej, tylko to było pewne kontinuum, w którym różnymi sprawami się Pan interesował. Astrologia, tarot i co jeszcze? No i alchemia, oczywiście. Mm -hmm. No i tam też, powiedzmy. Po, pobocznie y, historia w ogóle ruchów różnych ezoterycznych, y, 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 szczególnie XIX-XX wieku. No, ale to już tak na marginesie bardziej. O. Tutaj właśnie ten krajobraz chciałem nakreślić, bo posługiwał się Pan tym pojęciem tradycja ezoteryczna. Wśród badaczy są różne koncepcje dotyczące tego, co to właściwie jest, czy jak ją definiować, czy ona jest jedna, czy jest ich wiele, czy w ogóle jest coś takiego. Jaka Panu definicja jest najbliższa ezoteryki, tradycji ezoterycznej, w której te wszystkie. Dziedziny, o których mówimy, dotąd się mieszczą. Jaką pan rozporządza definicją? No y nie, nie rozporządza. Mm -hmm. To znaczy jest to bardzo enigmatyczne określenie, niewyraziste, nie, nie a jednocześnie używane i tu no, od, od y praktycznie początku obecnego stulecia, to kiedy to się stało już. Y Polem badawczym, akademickim, to się y, dyskuty na, na świecie, już nie tylko u nas, na świecie toczą na temat właśnie definicji. I tam są różne oczywiście definicje. Y, ale ostatnio, bo, bo powstało to chyba około 2000 roku właśnie Stowarzyszenie Akademickich Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem. Które teraz chce się przemianować nad ezoteryzmem w ogóle, bo stwierdzają niektórzy członkowie, że to nie jest zjawisko typowo europejskie, ale globalne a inni oczywiście protestują, że nie, że to jest tu europejskie wyraziście, a wszelkie podobne zjawiska w innych obszarach cywilizacyjnych nie można tak określać. Także tu jest no duży mętlik pojęciowy można, trzeba powiedzieć, i lepiej chyba jest wskazywać na jakieś konkretne Nurty czy techniki czy tematy czy stowarzyszenia a nie definiować tak no bo definicja ezoteryzmu czy ezoteryki też po polsku nawet jest problem z samym terminem prawda z formą jaką jakiej użyjemy, a z kolei w angielskim tam jest propozycja, żeby używać ezoteryzm i ezoterycyzm jako dwie różne rzeczy. Więc naprawdę się tu wszystko tak pokomplikowało, że to trudno w tej chwili. Jakoś sobie nawet samemu wyrobić jakąś, jakąś definicję na własny użytek. No tutaj mi najbardziej odpowiada taka definicja jeszcze z tam lat 80., chyba. Kiedy we Francji powstawały pierwsze zręby takiego zainteresowania, zainteresowania akademickiego tymi, tymi obszarami, to generalnie tam się koncentrowano na tym, że to jest tak tradycyjne, te nauki tajemne, czyli magia, alchemia, astrologia, tak jednym, na jednym oddechu, które się zwykle wymienia. I różne mm, nurty, które z, no, wykorzystują te trzy nauki tajemne w jakiś, na jakieś sposoby. I to, to wydaje mi się na, takie naj, najbezpieczniejsze i naj Jaśniejsze, no bo y, y, często teraz y, no, do ezoteryki czy ezoteryzmu y, badacze włączają jakieś nowe ruchy religijne, które zupełnie nie mają związku właśnie z tymi naukami tajemnymi i to y, nazywają ezoteryzmem. Więc to, to dla mnie jest takie właśnie rozproszenie, rozmycie tematu y, i niekoniecznie to, to ma sens, chyba. No właśnie, na przykład, jedna z takich, ale bardzo już ogólnych definicji mówi, że jest to wiedza odrzucona odrzucona przez naukę, oficjalną naukę, i odrzucona przez kościół. Jak pan widzi no, coś no, to, takiego? To była taka teza. Yy... Woutera Hanegrafa, tak jest twórcy, jakby można powiedzieć, te, tej akad akademickich badań nad tradycjami ezotorycznymi. No, on, on to w swojej jednej takiej, na, na jednej z ważniejszych książek właśnie na ten temat, Zaproponował jako wiedza odrzucona, ale to się spotkało z dość dużą krytyką środowiska. No, bo odrzucona wiedza też jest naukowa, odrzucona i, i różnego innego typu, prawda? Jeżeli tam jakieś teorie naukowe z okresu czy to średniowiecza, czy późniejszego zostały odrzucone w sposób oczywisty, bo były błędne, no to nie znaczy, że to jest ezoteryczne, prawda? Chyba, że. Ta, że no, jest wykorzystywana jakby ta odrzucona wiedza, że są jej zwolennicy nadal, ale no, też nie zawsze to ma sens, no bo jeżeli to jest wiedza z jakiejś dziedziny geologii, na przykład, no to trudno mówić, że to jest ezoteryczna ta wiedza. I zresztą Hanegraf potem się wycofał. Tak mi się wydaje, bo w kolejnej książce bardziej szedł w kierunku y, takiej wyob wyobraźni poetyckiej, jako bazy do y, y, nurtów ezoterycznych. Nie? Więc to, no, y, no nie wiem, nie, nie przekonuje mnie to wiedza hmm. obiecana i, i też no, kil kilka artykułów takich czy recenzji krytycznych tej jego właśnie tezy czytałem, które bardzo przekonująco argumentowały no, że to jest zbyt obszerne, że praktycznie no, jak, jak odrzucone zostają no, nie wiem teorie na temat działania magnesu które w XVI wieku były uznawane a później odrzucone no to nie no jest tak. to nic ezoterycznego, prawda? Chyba, że one by były magiczne, ale nie były. No tak. Jeszcze niedawno taki filozof, bardzo ciekawy zresztą, Peter MacDonald, Paul S. MacDonald, przepraszam, Paul MacDonald, autor takiego monumentalnego dzieła o historii umysłu, w zachodniej kulturze, idei, umysłu. To się po polsku zresztą jedna część tej książki ukazała jako psychę. w tłumaczeniu Ireneusza Kani Fundacja hrabiego Cieszkowskiego. To po polsku wydała, czyli Środowisko Kronosa. Jest też drugi tom takiej alternatywnej historii filozofii według według McDonalda właśnie. On powiada, że da się napisać taką drugą historię filozofii, gdzie właśnie zamiast filozofów, których uznajemy za główny nurt zachodniej myśli filozoficznej, moglibyśmy mieć a to uczestników rozmaitych, misteryjnych obrzędów starożytnych, a to gnostyków, a to alchemików, właśnie, a to. Magów, a to y, Różokrzyżowców, etc. Et Ta książka powstała zresztą w dwóch wersjach. Ona jest trochę, trochę tajemnicza z tego powodu, że są dwie wersje, właśnie nie wiadomo dlaczego takie dwie wersje. Jedna funkcjonuje tylko jako y, książka wydana własnym sumptem przez, przez autora. Nazywa się Nature Loves to Hide. Bardzo ciekawa rzecz zresztą. No i y, on tam z kolei. Powiada, że, i chciałem zapytać, jak pan by na to spojrzał, że różnica pomiędzy jedną a drugą tradycją filozoficzną, właśnie, to jest różnica w fundamentalnych pytaniach, które te tradycje zadają i mówi ta oficjalna, nazwijmy to, tradycja filozoficzna, pyta o to, czym jest prawda, czym jest istnienie, jak dobrze żyć, etc. Natomiast ta druga pyta jak uwznioślić czy jak sprawić żeby dusza mogła wznieść się do wyższych stanów istnienia i poznania, jak uzyskać panowanie nad żywiołami i naturą, jak przekroczyć widzialny świat w doświadczeniu, że to są inne pytania, inne oczywiście na nie padają odpowiedzi, ale że da się to zdefiniować niejako pod kątem pytań, które tutaj są fundamentalne. No, może, może tak można spojrzeć. To znaczy, no, to by trzeba wejść w większe szczegóły, prawda? Ale no, Jasne. Coś, coś tu w tym jest, oczywiście, że takie. Dwa nurty, no w zasadzie można to by sprowadzić do, do Platona i Arystotelesa, prawda? gdzie te dwa nurty takie potem u neoplatoników właśnie ten, ten nurt taki mistyczno-hermetyczny się rozpoczął i potem również w Europie ta tak zwana tradycja hermetyczna od tłumaczenia neoplatoników i, i, i korpusu hermetycznego. Korpus Hermetykum się rozpoczęła, i rzeczywiście tam, oczywiście, inne pytania. Badają, niż u Arystotelesa, który jest taki, prawda, bardzo down to earth, jak to się <głos> mówi. <głos> Wskazuje na ziemię przecież tak, na słynnym tak, obrazie. No, a u Platona te idee, prawda, i potem zwłaszcza no, w neoplatońskiej filozofii tam już owe demony i, i bóstwa i tak dalej. to wszystko, o czym właśnie pan wspomniał, no, 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 czyli tam, tam gdzieś te źródła tkwią, oczywiście, i można takie dwa nurty. Zresztą, no, to jest jakby też y, 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 podstawą myślenia y, y, tu Hanegrafa i, i, i jego y, 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 y. Jego otoczenia, powiedzmy, czyli tego Stowarzyszenia Badań Akademickich nad Ezoteryzmem, że, że są te dwa nurty, czy dwa filary. To też taka była książka, na którą on się powołuje, właśnie o dwóch filarach europejskiej kultury. Wyleciało mi nazwisko autora w tej chwili. Już dosyć stara książka, ale no, no niewątpliwie tak jest. Przy czym one się bardzo często w historii splatały wzajemnie, więc jak, jak tam, no tutaj Newton jest takim super przykładem, gdzie u niego z jednej strony jest to niezwykle. Ścisły umysł matematyczno-fizyczny, a z drugiej strony alchemią się zajmował w sposób bardzo bardzo zapalony, że tak powiem, a z trzeciej strony jeszcze badał pismo święte i, i próbując z niego wydobyć proroctwa na, na przyszłość. Także mamy w jednej osobie genialnej, tutaj oba te nurty wzajemnie splecione, nie? Do, do, do tego on tam nawet no tak w tej chwili się interpretuje, to nie jest wprost powiedziane, ale że myślał o grawitacji jako o Duchu wszechświata takim właśnie neoplatońskim, który wszystko przy cały wszechświat przenika. I też coś w tym jest. Hmm. Przejdźmy do alchemii wobec tego, bo to jest ten właściwy przedmiot zainteresowania w tej rozmowie. Alchemia, magia, astrologia, jako z kolei trzy filary tradycji ezoterycznej, czy też trzy nurty tradycji ezoterycznej, to się już pojawiło wcześniej w pana wypowiedzi. Pisze pan w tej książce, która no, w każdym razie w, polskiej, w polskim piśmiennictwie jest bezprecedensowa. Jest oczywiście praca. Romana Bugaja, na którego pan się zresztą powołuje, dedykuje pan mu tę książkę również, między innymi czy jego pamięci Hermetyzm, taka dwutomowa praca, która też oczywiście o historii alchemii tak, traktuje, tak. ale no, to jest rzeczywiście chyba najbardziej kompletna publikacja, taka w języku polskim, a nie wiem, czy ma jakieś odpowiedniki w ogóle ta pańska praca w piśmiennictwie światowym, czy, czy to nie jest przypadkiem książka bez precedensu to znaczy no powiedzmy no są podobne takie ale powiedzmy nie tak rozległe i szczegółowe i, i mhm. nie tak szczegółowe no, i tu się pochwalę przy okazji, że po czesku została wydana moja książka. Wspaniale. Mm -hmm. y, chyba dwa czy trzy lata temu. Y, y, także a, a w Czechach dość no badanie historii alchemii jest dość y, y, no, popularne, rozwinięte, więc to tym bardziej y, dla mnie było miłe. <grym> o nie, no ja się domyślam. Oczywiście. No. Praca jest imponująca. Ja nie wiem, czy, czy tę książkę da się jeszcze kupić w ogóle, bo. Nie da się kupić, da się. ale jest w wolnym dostępie w PDF-ie. O, wspaniale. Można ściągnąć, czy to z mojej strony na tam Akademia Edu albo jeszcze w innych miejscach już też się pokazała, no bo to Wspaniałe. udało mi się namówić wydawnictwo, czyli Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, żeby, żeby ją upublicznić, no bo już nakład został sprzedany, więc nie ma sensu już raczej drugi raz nie będzie wydana na papierze, a a mo można... Ja tutaj apeluję do wydawnictwa, żeby wydało jednak na papierze również, bo rzecz jest tego absolutnie warta. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem egzemplarza papierowego, trzymam go w rękach w tej chwili. Jest to popularnie rzecz mówiąc, taka naprawdę solidna cegła. Więc myślę, że absolutnie, i też po naszej rozmowie, mam nadzieję, że zapotrzebowanie na to będzie tak duże, po prostu popyt będzie taki intensywny, że wydawnictwo się zdecyduje. Instytut Historii Nauki, Polskiej Akademii Nauk, tę książkę opublikował w 2014 roku, w ogóle się ukazała. Ale powiedziałem, że pan coś tam pisze, i nie powiedziałem, co pan pisze, i do czego się chciałem odwołać, a mianowicie pisząc o alchemii. Pisze pan tam zaraz na początku, że jednej alchemii nie ma i że często mylące jest posługiwanie się tym terminem, tak jakby on odsyłał do jakiejś jednolitej dziedziny, i że tak jak nie ma jednej filozofii na przykład, no to taki nie ma jednej alchemii. To może od tego zacznijmy tą alchemiczną, właściwą część naszej rozmowy. No, no w, tu w różnych sensach nawet nie ma jednej alchemii, bo. Yy, yy... Najpierw to, co w powiedzmy takim obecnie no, powszechnym oglądzie jest alchemią, to zwykle no, to, co mamy w literaturze czy w filmach popularnych, to alchemicy są przedstawiani albo jako jacyś magowie, którzy mają cudowne moce, albo jako tacy no, naiwni. Poszukiwacze, którzy niczego nie rozumieją z chemii i, i pokrewnych dziedzin, i tam mieszają sobie co, jakieś substancje, podgrzewają i myślą, że w ten sposób zrobią złoto. Tymczasem, no, jest to jeden i drugi obraz jest zdecydowanie fałszywy, a z kolei w. Literaturze naukowej często pisze się o alchemikach, zresztą no popularnej też. Kiedy mówimy na przykład o tam produkcji produkcji, Produkcji barwników, na przykład dla malarzy. Nie? Jest taka po polsku też chyba wydana książka, czy to nawet polskiej autorki nie było: Alchemia malarstwa, bodajże i to było o technologiach produkcji w średniowieczu, i później barwników. Co oczywiście, no tu nie zgadza się z tym naszym takim ogólnym pojęciem o, na temat alchemii, ale też takie obszary jak geologia, górnictwo, medycyna, prawda, tutaj, a farmacja konkretniej. No, jak czytamy, bo też tam czasem z, z innej zupełnie. Z innego kręgu moich zainteresowań, czytam tam księgi sądowe, miejskie, staropolskie, no to tam często się pojawiają alchemicy, ale w znaczeniu farmaceutów, czy wręcz pomocników, techników farmacji, Aha. którzy robili destylację różnych leków, prawda, bo to leki najczęściej ziołowe, więc trzeba było przedestylować. I, i oni są w księgach nazywani alchemikami. A z drugiej strony mamy takich no, autorów tekstów gdzie, alchemicznych, gdzie. W dużej mierze są to rozważania filozoficzne na temat budowy świata, i tak dalej, czy wręcz religijne niekiedy. No i oczywiście metalurgia, no bo metalurgia się wiąże ściśle z, tą, z, tą, z tym jądrem alchemii, czyli transmutacją metali. Więc mamy bardzo różne obszary, do których się czasami czasami odnosi, na które się nazywa alchemią, a z drugiej strony, jeżeli już zawęzimy, bo tak jak ja tam też w książce te zaproponowałem, za taką definicją, jeszcze też dosyć odległą, takiego badacza francuskiego Roberta Halo, żeby określić dla celów Analitycznych, prawda, żeby nie, nie, nie rozmywać tych pojęć, żeby dla tych celów alchemią nazywać, jak on to ujął, konglomerat praktyk i spekulacji związanych z transmutacją metali, czyli hmm. wszystko, co się wiązało, ale i od strony praktycznej, rzemieślniczej, laboratoryjnej, i od strony spekulatywnej, czyli filozoficznej. I, y, y, no. I, i wówczas no, zawęzimy to do tego obszaru transmutacji metali, i to jest to, o czym. Y, moja książka traktuje, nie roz, rozchodząc się, bo by być kilkukrotnie grubsza, żeby o na przykład właśnie barwnikach do farb, czy, czy do ubioru, do tkanin, czy też o farmacji średniowiecznej i tak dalej. Tutaj kamień filozoficzny zamiana ekskrementów w złoto to są takie hasła, które wszystkim z alchemią się kojarzą, którzy w każdym razie to pojęcie znają, czy to jest dobry tok skojarzeniowy. No to znaczy generalnie chodzi o przemianę jednych metali w inne, prawda? A tak. potem oczywiście przeciwnicy, których zawsze było yy, sporo to wyśmiewali, no bo alchemicy nigdy tego, z tego celu nie zrealizowali, który, który sobie zakładali, prawda? Ale jest też to, tak patrząc bardzo szeroko, to by, tak metodologicznie, to była pewna hipoteza naukowa, którą przez wieki starali się zweryfikować, no ale się nie udało. No tak często bywa w nauce, że hipotezy stawiane na początku robocze, potem się okazują, że nie były słuszne. I ale tutaj... tam bardzo wytrwale i długo próbowano je no, zweryfikować. Długo, <laughs> no, oczywiście, ale nie mniej no, no można tak na to spojrzeć, no bo oczywiście można też spojrzeć, że tak jak w takim potocznym, popularnym obrazie alchemika, który nie wie w ogóle o co chodzi. Porusza się jak lunatych, taka książka też była. Lunatycy o historii nauki. Jakoby nie wiedzieli nic, i przypadkowo im się tam coś zdarzało, że przypadkowo coś zrobili i uzyskali, nie wiem, tam kwas azotowy na przykład. Ale to tak nie było. No, oni jednak systematycznie starali się i większość, znaczy tu różne kategorie alchemików też były, żeby, żeby tutaj powiedzmy na, na, te, na to zwrócić uwagę. Nie? Że nie, nie każdy nie każdy, kto się w jakiś sposób zajmował ową praktyką albo spekulacjami na temat przemiany metali, nie każdy tak samo podchodził do tego. I tu też takie różne typy alchemików już badacze w literaturze no wyodrębnili, żeby do celów analitycznych, jak opisujemy tę przeszłą, tak zwaną rzeczywistość, no bo to tylko się domyślamy, że tak mogło być, na ile nam źródła pozwalają, ale że, że byli różni i oczywiście, że byli, no bo byli tacy uczeni, filozofowie, którzy opasłe tomy na temat alchemii pisali, ale byli też oszuści, Szarlatani, którzy przychodzili na dwory książęce, obiecywali, że yy, z, no, ujawnią yy, tajemnicę księciu albo dla niego z, przemienią ileś ton ołowiu w złoto. Yy, yy, po czym oczywiście go świadomie oszukiwali. Yy, no, i oczywiście te tacy, o których mówiliśmy, rzemieślnicy, laboranci, którzy pracowali w laboratoriach, na przykład dla jakichś bogaczy, czy magnatów, czy książąt, którzy byli opanowani właśnie chęcią z znalezienia tego sekretu przemiany metali, czyli kamienia filozoficznego. No i też był taki nurt, oczywiście bardziej mistyczny, który wykorzystywał, Metaforę alchemii do właśnie celów takich bardziej uduchowionych czy ezoterycznych, jakbyśmy to powiedzieli w nawiązaniu do wcześniejszej, yy, wcześniejszej rozmowy. A kiedy to się właściwie zaczyna? Czy są jakieś początki wyraźne yy, alchemii? No. Oczywiście, znowu tutaj używamy tego, czy ja używam tego pojęcia, właśnie jednolicie, jakby odsyłając do, do jakiejś jednolitej, powiedzmy, tradycji. Ale czy, czy, czy da się jakieś takie początki wskazać tego całego konglomeratu zjawisk, który tym terminem odkrył? Skąd tak, to się tak, wzięło? I tu jeszcze, no, co więcej, jest bardzo, bardzo. Ciekawa chronologia alchemii w różnych kręgach cywilizacyjnych, i tu właśnie w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że to było testowanie jakiejś hipotezy roboczej, że w, tak ciekawie się to układało, że w danym obszarze cywilizacyjnym Stawiano tę hipotezę, potem ją próbowali zweryfikować metodami właśnie laboratoryjnymi. To się nie udawało, i wówczas teksty alchemiczne czy ten język alchemii zaczynał być coraz bardziej mistyczny i przenosić się Poza laboratorium, do właśnie takich ezoterycznych spekulacji. I tak było na, w tych, tam, gdzie się alchemia zaczęła, I, i również później, co możemy później jeszcze też kontynuować, ale żeby właśnie o tych początkach. I tu jest taka tak. ciekawa też. Zadziwiająca i niejednoznaczna nie, nie, nie sprawa, mianowicie te spekulacje pojawiły się, czy ta, ta teoria, że możliwa jest zamiana jednych metali w inne, pojawiła się około początku naszej ery. Do? Czyli bardzo, bardzo długo po rozpoznaniu metali przez człowieka, no bo to już tam początki znajomości metali to jest nawet 8 tysięcy lat przed naszą erą, no a 4000 tysiące to już jest normalna produkcja miedzi i później żelaza i później no w ostatnim tysiącleciu przed naszą erą to pozostałe metale i około dopiero około początku naszej ery Taka hipoteza się wyłoniła, i to wydaje się, że jednocześnie na dwóch krańcach ówczesnego świata, czyli z jednej strony w greckim Egipcie, kulturowo-greckim wówczas, a z drugiej strony w Chinach. I no, nie wiadomo, czy to było niezależne. Czy też no, po prostu nie mamy wcześniejszych źródeł, i, i być może z jednego, z jednej z tych cywilizacji ta idea przeniknęła do, do drugiej? No, taki badacz znakomity cywilizacji chińskiej. Needham, jak on miał na imię, wyleciało mi. Joseph Needham. On tak wielotomowo The Science and Civilization in China opublikował tam w latach 70. I on starał się dowodzić, że to właśnie w Chinach i że z Chin tam przez przez Ocean Indyjski do Egiptu te, te idee dotarły, ale nie jest to wcale pewne ani jasne. I w każdym razie i w jednym i w drugim kraju pojawiło się, no pojawiła się Alchemia. W pierwszym wieku, przed naszą erą już mamy pewne, pewne ślady, w Egipcie, kiedy się pojawiają takie no, pierwsze teksty, znaczy ich datacja jest też niepewna. Czy, to jest, czy one są jeszcze sprzed naszej ery, czy już z pierwszego wieku naszej ery, ale takie który, teksty, które zawierają różne rzemieślnicze receptury i między innymi takie na robienie. Nie złota, jak, jak, jak to tam jest sformułowane. I też takie elementy właśnie mistycznego podziwu dla rzeczywistości materialnej, bo to jest ten element taki właśnie, gdzie ta rzeczywistość materialna wywołuje niejako religijne w pewnym sensie, czy, czy mistyczne zachwyty. I no około potem gdzieś, no, jak to możemy tak mniej więcej określić na pierwszy wiek naszej ery, kiedy się pojawia kilka tekstów już takich alchemicznych w Egipcie ale, uh, d, no. Nie znamy naz, nazwisk czy imion, to one są przypisywane jakimś mitycznym postaciom, albo y, jak jeden z tekstów, na przykład Demokrytowi, filozofowi greckiemu, ale on na pewno tego nie napisał. Y, także pierwszy alchemik znany z imienia z Egiptu, to jest Zosimos Spanopolis Są jego teksty się zachowały. To już jest trzeci wiek naszej ery. Y, i to samo mamy w Chinach, gdzie w pierwszym albo drugim wieku naszej ery się pojawiają już takie no, informacje o y, próbach alchemicznej przemiany metali, a pierwszego y, alchemika znanego z imienia. Y, Jehong się nazywał, to on się pojawia na przełomie również III, IV wieku, czyli bardzo ciekawy jest ten paralelizm. Równolegle, właśnie, to jest mm. niezwykłe. Bo w Indiach to już później. Do Indii na pewno nie wiemy dokładnie jak, ale ten. Pomysł alchemiczny czy idee alchemiczne przeniknęły gdzieś dopiero około X wieku naszej ery, także tam znacznie później, ale też wracając do tej, tej chronologii, jakby tego cyklu życia, zafascynowania alchemią. To gdzieś około X wieku w Chinach alchemia zaczyna. No, przestają się ludzie nią interesować i się zamienia w taką, no, nadal pod, pod tą samą nazwą, ale rodzaj, można powiedzieć, rodzaj jogi czyli. Terminologia alchemiczna wcześniejsza, dotycząca laboratorium takiego fizycznego, zaczyna być stosowana do wnętrza ciała, czyli niejako tym piecem alchemicznym staje się człowiek i on tam ma kontrolować swoje wewnętrzne płyny różne i energie i tak dalej, żeby uzyskać nieśmiertelność fizyczną, bo to w Chinach Alchemia, co prawda, też dotyczyła przemiany metali w złoto, ale głównym celem było uzyskanie nieśmiertelności takiej fizycznej w, w świecie obecnym, co potem w Europie czy w, w świecie islamu wcześniej to nie, nie było takim jakby. Wysuwającym się celem na pierwsze miejsce, ale też być może z powodów religijnych, no bo islam czy chrześcijaństwo jednak tutaj raczej patrzy na życie przyszłe w raju, a nie żeby przedłużać w nieskończoność na tym ziemskim padole. Tak, to jest. Proszę bardzo. Tak, tak. No, i tutaj podobnie właśnie w Egipcie i Grecji, później w Bizancjum, kiedy to nie dawały efektów te prace laboratoryjne, to też się alchemia przekształciła w taką. Retoryczną, można powiedzieć, i ci epigoni alchemiczni w Bizancjum, tam w 7. VII, 8 wieku, to pisali poematy o alchemii, tak ją wychwalali, ale było to już takie niepraktyczne, prawda? To była poezja jako forma i ten język alchemiczny wykorzystywany jako ozdobniki, czy jako te mm, poetyckie y, y, tematy, a nie praktykam I, I generalnie no, koło no, 8-9 wieku naszej ery ta grecka alchemia zniknęła już zupełnie nawet na tym poziomie retorycznym. Ale w międzyczasie przejął ją islam, czyli z, tu wygasła w Egipcie i Grecji a pojawiła się w islamie, który wówczas powstał i zaczął się bardzo rozwijać w sensie właśnie in, promocji nauki intelektualnej tualnych prądów różnych, prawda? Oni przejmowali no, grecką filozofię, tłumaczyli w olbrzymich ilościach, można powiedzieć, przemysłowo klasyków filozofii greckiej, Arystotelesa, Platona i tak dalej. I również te teksty alchemiczne, które po, po Grekach no, odziedziczyli, można powiedzieć, i wówczas. Nastąpiła eksplozja zainteresowania alchemią w cywilizacji islamu. Gdzie no, się po, pojawiali różni no, alchemicy, znani nam niektórzy z imion, no, niektórych nie jesteśmy pewni, czy to są prawdziwe ich imiona. do no, ta, takim najważniejszym, Większym, yy, 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 największym autorytetem cieszył się Jabir ibn Hayan, który później w Europie był znany pod imieniem Geber, zlatynizowanym, i jemu przypisano, przypisano no, tam bodajże, nie jestem pewien, ale chyba ponad tysiąc różnych tekstów i najprawdopodobniej on nich nie, nie napisał, jeżeli w ogóle istniał, jeżeli nie był taką postacią mityczną, której przypisywano te teksty, ale niemniej no, bardzo alchemia była w świecie islamu wszechobecna. Ale też gdzieś tak do tam XI-XII wieku. Później się pod koniec już też bardziej taka mistyczna się y, zaczynała y, robić. Już taki y, na przykład Ibn Umail, który z X wieku y, już pisał bardzo symbolicznie i y, też y, w formie poezji takie traktaty alchemiczne, ale poetyckie, y, gdzie tam no, używał tej terminologii alchemicznej, ale y, czy on miał jakiekolwiek doświadczenie laboratoryjne, to tego nie wiemy i trudno to powiedzieć. No i potem zaniknęła w świecie islamu i paradoksalnie, znaczy nie paradoksalnie, tylko wręcz jakby jako reguła. W międzyczasie nastąpiło to wielkie tłumaczenie z kolei w Europie łacińskiej tekstów arabskich w XII-XIII wieku. I no, podobnie jak wcześniej Arabowie, to teraz Europejczycy tłumaczyli masowo wszystko, co się dało naukowego z arabskiego. I i no tu jako ciekawostka na marginesie, że Arystotelesa średniowiecze znało najpierw z tłumaczeń arabskich, tylko dopiero tak jest. Później, później odkryto greckie tak. oryginały. I tutaj możemy... Wskazać niejako, no tak symbolicznie, bo na 100% nie wiadomo, ale za najstarsze tłumaczenie, czy pierwszy tekst alchemiczny przetłumaczony na łacinę z arabskiego, to jest Decompositione Alchemie, przypisywane takiemu no, mitycznemu, być może istniał Morienusowi, zostało przetłumaczone przez Roberta Strzester albo Sketon to też trwają dyskusje, czy to jest ta sama osoba, czy to są dwie różne osoby, i który z nich przetłumaczył. On jest znany z tego, że pierwszego przekładu Koranu na Łacinę dokonał i on to datował, to swoje tłumaczenie, więc możemy dokładnie wskazać, że Alchemia przyszła do Europy chrześcijańskiej. 11 lutego 1144 Ach, roku z taką precyzją. <noise> tak. I, I oczywiście wiele innych tekstów z y, alchemii arabskiej, islamskiej. Bo to ja tak używam również w, w książce określenia islamski, bo to y, bardzo wielu autorów było Persami albo y, y, jeszcze z innych krajów tam muzułmańskich, ale z Azji także niekoniecznie to byli arabowie, ale generalnie piszący po arabsku. No i tu się zaczyna mm -hmm. jakby ciągnąć to, ale może nie. Może jeszcze wrócimy do, żeby o początkach mówić, bo skąd w ogóle taki zamysł, że Mo, można zmienić jeden metal w inny, bo dużo wcześniej były, oczywiście, na poziomie mitologicznym i to znów, i w Grecji, i w Chinach takie mity o tam przemienianiu różnych rzeczy w różne inne, no choćby przypomnieć króla Midasa, który wszystko, czego dotknął, to mu się w złoto tak. zamieniało. Alchemik to, to nie było na poziomie rzemieślniczo-laboratoryjnym takim, to były sobie takie opowieści, tak jak, jak wszystkie inne mity, że coś się tam zamienia i nikt nie... Uważał, że takie przemienianie jest y, y, możliwe w praktyce. A tu się po, pojawił ten moment, no i w tej chwili taka na, najbardziej y, y, sensowna, chyba, teoria i y, y, przemawiająca do mnie przynajmniej y, y, jest. Taka, że mianowicie w tejże Grecji, czy w Egipcie raczej helenistycznym, były dwie grupy ludzi, które no nie miały ze sobą jakby bezpośredniej wymiany informacji czy doświadczeń. Mianowicie rzemieślnicy z jednej strony i filozofowie czy intelektualiści z drugiej strony. I rzemieślnicy mieli swoje tajemnice, oczywiście, których nie zdradzali, jak to zresztą do dzisiaj jest prawda, że, czy, że, że każdy rzemieślnik ma jakieś swoje umiejętności nabyte w praktyce i, i przekazuje je swoim uczniom, a niekoniecznie da się tego z książki nauczyć. A z drugiej strony ci filozofowie, którzy no obserwowali, patrzyli, co, co ci rzemieślnicy potrafią zrobić i starali się to jakoś opisać i w logiczny obraz swojego wszechświata włączyć a wśród tych właśnie wczesnych recept z Egiptu takich rzemieślniczych pojawiają się, jak już wspominałem, też recepty na robienie złota. No, no, prawdopodobnie, czy no, można powiedzieć, że na pewno chodziło o robienie imitacji złota. Już wtedy znano cynk, więc... Mosiąc mógł być produkowany, który był oczywiście bardzo tani, a przy odpowiednich domieszkach różnych innych metali czy też minerałów mógł łudząco przypominać złoto, a z kolei filozofowie nie mieli umiejętności takich, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście złoto, czy nie. Bo, bo to oczywiście. Złotnicy umieli to robić od dawien dawna, ale nie, kamień probierczy i tak dalej, prawda, to, to, to było już znane dużo przed naszą erą, ale dla takiego filozofa, który tam przychodził do warsztatu jakiegoś jubilera złotnika. No, niekoniecznie potrafił rozróżnić biżuterię wykonaną ze złota i z takiego mosiądzu czy tombaku. I zakładał, że tenże rzemieślnik potrafi zamienić inny metal w taki, który wygląda jak złoto. No i najprawdopodobniej to właśnie w ten sposób się rozpoczęło, że ci myśliciele, filozofowie zaczęli próbować opisać to, co widzieli w laboratoriach. No tak jakbyśmy na przykład, no zapewne tu wielu z naszych słuchaczy było na wycieczkach szkolnych w Hucie Szkła, gdzie... Cały proces produkcji szkła, potem wydmuchania z tego szkła pięknych wazoników mogli obserwować, no ale. Nie nabyli w ten sposób umiejętności, które pozwoliłyby im samemu zrobić szkło chociażby naj, najpośledniejszego gatunku. I tak samo można się domyślać, że wyglądało to w tych początkach alchemii, kiedy, no, kiedy te. te no, ci, ci intelektualiści potrafiący pisać, próbowali opisać, jak się zmieniają metale jedne w drugie w laboratoriach rzemieślników, metalurgów czy, czy jubilerów. No, tu jeszcze taka ciekawa sprawa, mianowicie, te najwcześniejsze teksty odwołują się właśnie z Osimosa, z Panopolis i te też anonimowe, odwołują się jako do autorytetu do dwóch. Kobiet, które wcześniej przed nimi zajmowały się alchemią. Jedna z nich bardzo często przywoływana to jest Maria Żydówka. Nie wiemy nic, kim ona była, i tak dalej, ale często się powołują na nią, i jako no, wręcz wynalazczyni aparatury do destylacji i właśnie mistrzyni w tej w obsłudze destylacji. A też Kleopatra Egipcjanka, o której też nic zupełnie nie wiemy, na pewno nie chodzi o żadną z. Królowych Egiptu. I, I to jest ciekawe, no bo kobiety jednak jako autorytety w tamtych czasach rzadko się zdarzały, więc można się domyślać, że rzeczywiście być może opanowały sztukę destylacji w takim stopniu, że potem stały się autorytetami. Fascynujące te opowieści. Mnóstwo tutaj mam pytań i, i historycznych, i, i nie tylko historycznych, ale może najpierw bym zapytał Pana, jak Pan widzi tę wytrwałość, o której wspomnieliśmy, to znaczy ten rodzaj uporczywego z pokolenia na pokolenie, Próbowania i no, niestety takiego próbowania, które się nie kończy owocnie, ale mimo wszystko nie porzucania tej idei, tego warsztatu, tego przedsięwzięcia, tylko nieustannego. Doskonalenia się w tej sztuce. No. Co było sekretem tej wytrwałości? Dlaczego oni tak się przy tym, tak przy tym trwali, mimo tego, że im się nie udawało ani osiągnąć nieśmiertelności, nikomu się nie udało, ani złota z innego metalu stworzyć? No, trwali, ale trwali, zauważmy do pewnego momentu. Rzeczywiście przez. Kilka, czy nawet może i kilkanaście pokoleń czasami. No, kilkanaście może przesadzam, ale potem zupełnie jak ręką odjął, zaprzestawali, prawda? Czyli właśnie czy to w Chinach, czy w Egipcie i później Bizancjum i potem nagle koniec. I nie ma również w Islamie od tam XI, XII wieku. Koniec, nie ma alchemii, a Później w Europie, już, znaczy za chwilę może bardziej szczegółowo, ale koniec XVIII wieku i nie ma alchemii. Już nikt nie szuka, prawda? W XIX wieku już nie ma. Potem pod koniec no tak. XIX wieku w kręgach ezoterycznych się znów zainteresowanie alchemią powraca, czy przejawia, ale w jednak innym kontekście, bardziej jako taka właśnie ta tajemnice wiedzy o wszechświecie i tak dalej, czyli bardziej ezoterycznym kontekście. Natomiast... Czyli właściwie należałoby zapytać bardziej nie dlaczego oni przy tym trwali, tylko dlaczego tak nagle to porzucali, no bo rozumiem, że to nie była sytuacja no bo... taka, że nagle stwierdzali, a nie, no nic z tego nie będzie, już, już rozumiemy, że się nie uda, bach, zostawiamy to. No, no, ta, to znaczy by, były jakby dwa... Stadia, nie? Pierwsze stadium, gdzie o tutaj odkryliśmy, że na przykład przetłumaczyliśmy, że w, Euro, w Europie, o przetłumaczyliśmy na łacinę, proszę, co ci Arabowie i Persowie tu y, znali wielkie tajemnice, to teraz sobie po, zamienimy, poznamy ich tajemnice z tych tekstów przetłumaczonych i zamienimy, będziemy umieli zamieniać y, ołów w złoto i będziemy bardzo bogaci. No i. Czytamy te teksty, próbujemy w laboratorium. Yy, ojcu się nie udało, to syn kontynuuje, no bo już ma te wszystkie narzędzia, jest zorientowany warsztat. i tak dalej, mm. warsztat. No, ale jak już potem wnuk i prawnuk też nie dają rady, no to stwierdzają, no coś tu nie tak. Może ten i, i jedni, albo jak Chińczycy mówią, to może te teksty mówią o. Naszym wnętrzu, i że trzeba nasze ciało, żeby to nie, nie popijać rtęci, bo tak jak tam popijali, to nawet takie są przypadki, że cesarze się zatruwali, no bo rtęć wiadomo, że jest trująca. Się zatruwali na śmierć specyfikami przez alchemików robionymi. Ale stwierdzają, no to nie o to chodziło, chodziło o to w tych tekstach przez naszych mistrzów, tutaj dawnych, napisanych nie o prawdziwą rtęć, tylko o rtęć jakąś, która jest wewnątrz nas i tam są te różne soki, prawda, wewnętrzne. I zresztą, no tam i w Chinach, i potem w Indiach rtęć była, Kojarzona ze spermą, z nasieniem, i, i te mm ćwiczenia alchemiczne, tej wewnętrznej alchemii w obu tych tradycjach już potem miały taki kontekst takiej jogi seksualnej, można powiedzieć. Zresztą w Indiach bardzo to, to była ta sama tradycja, co hatha yoga to sekty natchów i to, to był ten sam nurt jakby w, w indyjskiej myśli i praktyce no natomiast, w, tak jak wspomniałem, potem w Grecji bizantyjskiej to tym poeci się zajęli i, i sobie tak pisali, żeby piękne wiersze pisać. W islamie też taka symboliczna się stała, w Europie z kolei tam możemy powiedzieć, że były dwa etapy, że najpierw ta średniowieczna alchemia, tak standardowo też jak w innych cywilizacjach, że najpierw mamy tych no, wielkich, wybitnych filozofów, jak święty Albert Wielki, Roger Bacon. Czy też troszkę nawet święty Tomasz Zakwinu, tam on niewiele o alchemii tam się wypowiadał, ale troszkę też, ale Albert Wielki, Roger Bacon, bardzo, bardzo byli zafascynowani, i, i później mamy w XIV wieku no, eksplozję. Różnych tekstów alchemicznych już pisanych w Europie i dysputy nad tym, czy jest w ogóle możliwe przemienianie metali, bo tu no, przeciwnicy tej, tej przyznania takiej możliwości powoływali się na autorytet Arystotelesa samego. No, a wiadomo, że jak Arystoteles, no, to tak, tak musiało być. I tak, takie Yy, dictum yy, znane jako stiant artifices, czyli niechaj wiedzą rzemieślnicy albo artyści, że nie można zamieniać gatunków. Nie? Potem się okazało notabene, że to jest cytat nie, nie z Arystotelesa, jak jak sądzono wcześniej, ale z Awicenny, no, który też był wybitnym autorytetem, więc tu się na niego powoływano w tych dysputach scholastycznych nad alchemią. Ale z kolei zwolennicy powiedzieli, no dobrze, gatunków nie można zamieniać, ale my uważamy, że metale są jednym gatunkiem, więc w ramach tego gatunku można tu zmian dokonywać i tworzyli modele takie już no, filozoficzno-chemiczne, powiedzmy, czy budowy materii, które no, uzasadniały, czy były no, jednocześnie empirycznie. Sprawdzalne, no nie do tego stopnia, żeby zamienić, oczywiście, ale miały uzasadnienie swoje i no w ten sposób takie teorie budowy materii, które pozwalały na akceptację tej idei, w że, że jest praktyczna możliwość przemiany metali. No i tu na przykład taka jedna z, te, z takich, no, trzech, powiedzmy, głównych modeli w średniowieczu. Polegała na tym właśnie tak, tak zwanego pseudo-Gebera, czyli no, dzisiaj się uważa, że to jest najprawdopodobniej taki włoski franciszkanin Paweł z Tarantu z XIII wieku. On napisał takie dzieło suma perfekcjonis, czyli suma doskonałości, gdzie właśnie no całe jest poświęcone alchemii, przemianie metali, ale takie standardowe, klasyczne, scholastyczne dzieło, traktat. I on taką teorię przedstawiał, że materia, czy no metale, bo tu chodzi przede wszystkim o metale, mają budowę korpuskularną, czyli są zbudowane, mimo że wydaje nam się na, na tu w, w skali makro, że to jest ciągła materia, tak jak chciał Arystoteles, tak jak, jak twierdził Arystoteles, ale jednak, l, 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 że jest korpuskularna i że im mniejsze są korpuskuły, te cząstki, to nie, jest, nie są atomy w takim sensie demokryta, tylko różnej wielkości korpuskuły, Cząstki niewidoczne, nie, nie, nie im one są mniejsze, tym doskonalszy jest metal, bo więcej można ich napakować w jednym kawałku, prawda? I, i ma to sens, no bo złoto jest najcięższe, więc ma z, tak. z, z najmniejszych korpusków, i w związku z tym nie ma tego, tego powietrza, jakby pomiędzy nimi tyle. Co w takim ołowiu, który jest bardziej rozdęty, można powiedzieć, przez to, że ma większe cząstki w sobie i wówczas te puste miejsca między nimi powodują, że jest lżejszy. Nie? Więc no, no jest w tym jakiś sens i tu patrząc wstecz, oczywiście my nie możemy z dzisiejszą wiedzą o budowie materii, Oceniać negatywnie tamtych prób, a prób zrozumienia świata, a to miało sens i to było logiczne. To nie było takie właśnie, że, że a coś tam wymieszamy, może będzie z tego złoto. Tylko podchodzono właśnie, no, szczególnie w tych XIII wieku, gdzie ci filozofowie rzeczywiście wybitni tym się zajmowali. No ale później już to zostało tak, no też nic nie dawało, już XIV wiek to już jest taki no, wysyp olbrzymi traktatów alchemicznych z różnymi teoriami i też w kierunku pojawienie się takiej szkoły czy nurtu witalistycznego. Czyli, bo tamte scholastyczne to były materia nieożywiona, prawda? A, a tu się pojawił taki witalizm, że wszystko jest ożywione i metale również się rozmnażają niejako w sposób ożywiony. Co też było takim nowym i, i prowadziło w pewnym sensie tutaj do takiej znów w kolejnym wieku, czyli u kolejnych pokoleń, już mistycyzacji alchemii, można powiedzieć. Tu też się już pojawia w XIV wieku u tak zwanego pseudo-Arnolda z Wilanowy, bo tam były takie liczne. Traktaty, tam kilkadziesiąt czy nawet ponad sto traktatów przypisanych właśnie Arnoldowi z Wilanowy. To też był taki autorytet medyczny, yy, wybitny. I yy, yy, drugi taki korpus jeszcze większy, tak zwanego pseudo Ramona Lula. Ramon Lul to był taki no, z jednej strony mistyk i tak. chrześcijański. Tressa, Bios, Ubo en el Mundo, Adam Salomon i Raimundo, tak o nim mówili. Tak. Ze tak, trzech jest. tylko było mądrych ludzi na świecie. Adam, Salomon i właśnie Lul. No właśnie, no, on był <laughs> też, no dzisiaj jest uznawany za, za yy, prekursora informatyki wręcz, bo on takie, yy, no ale to już Fascynująca taki postać, System tak. logiki, prawda, później zresztą popularny jeszcze nawet w XVII wieku, ale w każdym razie przypisywana mu, chociaż on nigdy nie napisał nic o alchemii, tak jak Arnold Zwilanowy niczego nie napisał i obaj uważali, że nie ma możliwości transmutacji metali, ale niemniej, no to taka była maniera wówczas, że autorzy przypisywali swoje teksty jakimś znanym autorytetom, żeby ten tekst był bardziej Czytany, chociaż no, wydaje nam się dzisiaj to dziwne, no bo nikt nie wiedział o nich, prawda, o tych autorach, kim byli. Ale w każdym razie, no tu się pojawia, bo to chciałem powiedzieć, że tu się pojawia u pseudo Arnolda y, po raz pierwszy y, porównanie y, kamienia filozoficznego do Chrystusa, co potem ewoluuje w tych różnych już bardziej mistycznych y, nurtach, y, alchemii takiej to, to troszkę szerzej rozumianej, nie, niepraktycznej, niekoniecznie praktycznej, chociaż często to było jedno z drugim powiązane. I mianowicie, że kamień filozoficzny, czyli ta substancja, którą jak dodamy do metalu, to on właśnie zwiększa tą swoją wagę korpuskularną i się zamienia w no w doskonalszy metal, prawda? Czyli gęściej upakowany, można powiedzieć. I, 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 czyli, że ten kamień filozoficzny działa na metale, je zbawiając czy udoskonalając. Tak jak Chrystus na ludzkość, prawda? I to było no takie dosyć heretyckie, ale nie mniej utrzymywało się później już w XV wieku. Tam takie zaczyna się taka tradycja właśnie już mistycyzująca i Czyli ten schyłek tego kolejnego cyklu istnienia alchemii, czy zainteresowania alchemią. I tu się pojawiają liczne takie ikonograficznie bardzo ciekawe traktaty alchemiczne, gdzie bardzo ciekawe ilustracje, takie właśnie, no wzbudzające. Zainteresowanie niejasne, symboliczne, i tak dalej, które były niewątpliwie wcześniej wynikały z stosowania ta, takich nazw specjalnych, jak to często w rzemieślniczej tradycji, że jakichś specyficznych nazw się używa, których. No nie, nie wtajemniczeni w dane rzemiosło, nie znają, i żeby oni się nie, nie poznali owych sekretów y, y, te, te danego rzemiosła, to podobnie w alchemii czy chemii, szerzej mówiąc, technologii chemicznej. Używano dla, dla w celach też mnemotechnicznych, żeby jak mistrzowie uczyli uczniów swego fachu, no to żeby oni łatwiej zapamiętali. Tam też w średniowieczu była bardzo duża tradycja po, poezji, Rzemieślniczej, a również alchemicznej, w której przekazywali mistrzowie tajemnice i właśnie tak nie wprost, tylko używając taki to, to w, w obecnej literaturze naukowej się z niemiecka określa jako Deknamen, czyli takie nazwy, przykrywki, które trzeba było. Znać, żeby wiedzieć o co chodzi. No bo nie było takiej terminologii chemicznej w pełnym dzisiejszym tego słowa rozumieniu, co zresztą wielu autorów alchemicznych później tam nad tym narzeka na to, że, że właśnie albo ten sam termin odnosi się do różnych rzeczy, albo, różne, albo jedna rzecz jest nazywana wieloma różnymi terminami. I trudno się w tym zorientować. I tu no, takie, takie teksty jak, no. Znane bardzo na pewno wszystkim z różnych ilustracji widzianych tu i ówdzie, jak Księga Trójcy Świętej z XV wieku, gdzie bardzo, bardzo fascynujące takie niesamowite ilustracje są, czy Aurora Consurgens, do której Notabene Jung potem przywiązywał bardzo wielką wagę w swojej interpretacji alchemii. Splendor Solis też taka bardzo piękna. Piękny, piękny rękopis, czy tam no w iluśkopiach znany jest z Iluśkopii, bardzo pięknie ilustrowany, yy, yy, i tak dalej, prawda? Także tu mamy. No, yy, yy, I też, co się pojawia w XV wieku, mianowicie. Tak zwana wernakularyzacja, czyli tłumaczenie tekstów na języki albo pisanie ich w językach narodowych, bo do tej pory tam w XIII, XIV, no to tylko po łacinie, a w XV wieku już mamy te, te zresztą, które wspomniałem przed chwilą. Księga Trójcy Świętej jest po niemiecku napisana i, i Splendor Solis również. Również w Anglii bardzo się rozwija. Ja, ta poezja alchemiczna w języku, to jeszcze średnioangielskim, tak zwanym. Także tutaj no, przeszła alchemia. Do tych niższych warstw społecznych, yy, zwykle mieszczańskich, który, które też się zainteresowały. No ale też w dużej mierze trzeba powiedzieć, że krytyka, wyśmiewanie się i tak dalej, no bo to w pewnym sensie ci yy, yy, alchemicy, tacy zafascynowani i zawzięci, można powiedzieć, no to też się zachowywali podobnie yy, jak, jak dzisiaj, jak ktoś ma. Yy, problemy z hazardem na przykład, no to musi obstawiać i obstawiać, i może tam. Kiedyś się trafi, prawda? To oni też tak wkładali swoje pieniądze w to laboratorium i, i odczynniki, i czas, i tak dalej. Czasami wynajmowali laborantów, jeżeli sami nie mieli takiego doświadczenia rzemieślniczego. No i, i, i ale to był już, no, upadek tego cyklu, można powiedzieć. I w pewnym sensie, tu ja to tak no, ujmuję, można, nie, może nie do końca to jest przekonujące, że średniowiecze stanowi osobną niejako cywilizację od później renesansowo-renesansu i, i tak zwanego wczesnej nowożytności. No, bo na początku XVI wieku znów wybucha nowe zainteresowanie na tym poziomie takim początkowym jakby nie więc mamy kolejny cykl, który się skończy pod koniec XVIII wieku, gdzie tam już no, alchemią w XVIII wieku to już zasadniczo tam jakieś loże wolnomularskie i tak dalej się się parały, a już no, na poziomie akademickim, to też możemy zresztą dokładnie stwierdzić, dokładnie wskazać, kiedy się skończyła alchemia, bo taki artykuł opublikowany w czasopiśmie Akademii Francuskiej przez jej sekretarza, chyba, o ile pamiętam, w tej chwili w. Około 1720 albo 30 z, z głowy mówiąc, w ktu, taki programowy artykuł, czy manifest wręcz nawołujący, żeby odrzucić całą tradycję alchemiczną i zająć się w akademii już uczonych tych oświeceniowych tworzeniem chemii prawdziwej, i od tego momentu się no, zaczęło to rozróżnienie. Potoczne chemii i alchemii. Wcześniej to były terminy wymienne, także tutaj musimy powiedzieć, że na przykład jak taki no, autor znakomity, zresztą bardzo ważny, Andrea Libavius na przełomie XVI-XVII wieku wydał takie dzieło obszerne bardzo i pierwsze tak szerokie przedstawienie. Technologii chemicznej w różnych jej aspektach w druku, prawda? Bo to w, 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 wcześniej to, to rzemieślnicy te, te tajemnice utrzymywali, no ale potem one wyciekały, i tu Libavius je zebrał i w takim grubym tomie wszystko opisał z ilustracjami, takie typowe no, z, te, z tej epoki dzieło i, i, i zatytułowane Alchemia. A ani słowa o przemianie metali w tym dziele nie ma, nie? To jest tylko technologia chemiczna. Natomiast jak tu nasz polski Michał Sędziwój pisał, to pisał o chemii, a nie o alchemii. Wręcz alchemików krytykował. Też rozróżniał to niejako, ale mówił o alchemikach jako o tych właśnie takich nic nie rozumiejących poszukiwaczach a przeciwstawiał im chemików jako filozofów. Ale to były wymienne terminy, więc dopiero w XVIII wieku to nasze dzisiejsze rozumienie chemia, alchemia, to rozróżnienie, to dopiero od, od właśnie tego momentu. No i oczywiście już w XIX wieku już wiadomo, że, że to alchemia była tylko w kwestii, no, w obszarze zainteresowań, trochę romantyków na początku XIX wieku, bo mamy znakomitą, jedyną, w zasadzie, taką powieść, romantyczną Józefa Dziekońskiego, Sędziwój, o właśnie Michale Sędziwoju i tam jego legendzie. Jedyna i trochę zapomniana, ale, ale była wznawiana tam w latach chyba 80. bodajże i wiem, że teraz też no Jedna albo dwie osoby z obszaru literaturoznawstwa i polonistyki się zajmuje, i być może będzie jakieś nowe, krytyczne wydanie tego. To jest protochemia, alchemia. Zgodziłby się pan z takim postawieniem sprawy? No, znaczy, no, nie można jeden do jeden, no bo mm. n, n, oczywiście w dużej mierze tak, no bo to byli ludzie, którzy y, albo się zajmowali tak jak już mówiliśmy wcześniej, albo się zajmowali rzemiosłem alchemicznym czy technologią chemiczną i różne inne rzeczy robili. Prawda, tam dla, czy to farmaceutyki produkowali, czy barwniki, czy jakieś jeszcze inne chemikalia dla, nie wiem, dla garbarzy, skór na przykład i tak dalej. A przy okazji sobie. Po, po południu, jak nie mieli telewizora, no to sobie próbowali, czy może coś z kamieniem filozoficznym się uda wykombinować. Albo z drugiej strony, tak jak Libavius wspomniany, czy tam, no, czy Newton potem, tworzyli modele rzeczywistości, modele działania natury na takie no, filozoficzne. No, czyli w jednym i w drugim aspekcie oczywiście było, było to jakaś protochemia, no, ale język, którym operowali często taki mistyczny, tajemniczy, niejasny. No bo czytając Większość nawet można powiedzieć, tekstów alchemicznych, bo niektóre są bardzo jasno i napisane i tak komunikatywnie, i, i tam praktycznie nastawione, ale większość z nich jest niejasna na tyle, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj łatwo czy z dużą pewnością odtworzyć je pod względem współczesnej chemii. Nie, nie, nie możemy, no jest to trudne. tu takie, takie działania są podejmowane i to ostatnio jest nawet modne, żeby no, eksperymentalnie odtwarzać to, co opisują teksty alchemiczne, i czasami to ciekawe efekty przynosi. Taki na przykład profesor Lawrence Principes z ze Stanów, który jest jednocześnie profesorem chemii i profesorem historii nauki. I on przeprowadzał takie właśnie doświadczenia z bardzo ciekawymi efektami, bo z opisu tekstowego w treści no, Traktatu Alchemicznego uznając. No, tożsamość tam pewnych nazw z substancjami chemicznymi, tak jak się to zwykle przyjmuje, to wynikało, że to doświadczenie, ten eksperyment nie mógł tak przebiegać zgodnie z zasadami chemii. Ale kiedy on to powtórzył, ale biorąc właśnie te, te substancje. Oryginalne i w sensie takim, że zanieczyszczone w taki sposób, jak wówczas albo były zanieczyszczone, albo się domyślamy, że mogły być zanieczyszczone, to wówczas się okazywało, że te zanieczyszczenia powodowały, że eksperyment przebiegał inaczej i rzeczywiście tak, jak to autor ten alchemiczny to opisał. Czy to się jakoś w pewnym momencie, to znaczy, czy, czy daje się opisać tę historię, o, o której mówimy, w taki sposób, że w miarę wygasania alchemii na zachodzie, ona właśnie przestaje się interesować tymi sprawami ściśle związanymi z transmutacją metali, a staje się jakąś formą, Bardziej ezoteryczną, mistyczną, im później, tym bardziej ten aspekt alchemii wysuwa się na prowadzenie, jeśli można tak powiedzieć? Tak, tak, dokładnie, absolutnie dokładnie tak. Bo to, w, tak jak tam mówiłem przed chwilką, że to się kończy średniowiecze, ale tak. potem. W XVI wieku znów zaczynają kombinować, już nie wchodząc w szczegóły, dlaczego, ale z tym pojawieniem się humanizmu i tak dalej, hermetyzmu, zaczynają kombinować alchemicy, znaczy no, alchemicy, ludzie wcześniej, żeby jednak tę tej, tej transmutacji metali dokonać, tam nowe tłumaczenia powstają i tak dalej. I jeszcze w XVII wieku, i tu można powiedzieć, że na Newtonie, który był naprawdę alchemikiem autentycznym w 100%, ale to na Newtonie się takie praktyczne. Nadzieje na odkrycie fizycznego kamienia filozoficznego kończą, i później, z jednej strony, tak jak wspomniałem, tam w różnych nurtach wolnomularskich, się przez wiek XVIII, tam no nawet nie całkiem do końca, bo gdzieś w latach powiedzmy 80. XVIII wieku to znika całkowicie, a z drugiej strony w takim nurcie teozoficznym i pietystycznym, czyli w tym luterańskim, takim uduchowionym, bardziej misty, mistyce luterańskiej można powiedzieć, upraszczając, gdzie ta alchemia zaczyna być symbolicznie właśnie wykorzystywana. Oni też czasami prak praktycznie się zajmują, ale... Jest to taka praktyka mistyczna. Można powiedzieć, że rzeczywiście tam coś robią w laboratorium, ale z podziwu dla Boga i jego stworzenia czyli świata, który stworzył, go analizują, żeby lepiej poznać Boga w sposób mistyczny. Ale tu jeszcze jedna ciekawostka, o której nie wspomnieliśmy. No, kiedy z, z, znika alchemia w XVIII wieku powoli, to Rosjanie zaczynają masowo tłumaczyć teksty alchemiczne na rosyjski. Czyli alchemia przechodzi do kolejnej strefy cywilizacji prawosławnej, można powiedzieć, i w drugiej połowie, czy nawet w ostatniej ćwierci yy, XVIII wieku no dosłownie setki tekstów alchemicznych było wydawanych po rosyjsku drukiem, a, te, a jeszcze więcej tłumaczonych, no bo pozostały w rękopisach, nie, nie wszystkie wydano drukiem i tam do gdzieś połowy XIX wieku Alchemicy się parali alchemią, ale później y, władza im zakazała, bo wszystkie takie stowarzyszenia, potem car y, razem z wolnomularstwem, bo to było powiązane, prawda? I tam były wielkie restrykcje, i, i, y, y, no, i, 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 i stąd ta alchemia w Rosji tam trwała nieco ponad pół wieku, można powiedzieć, się si na tyle nie rozwinęła pokoleń. Padło już to nazwisko, ale niech padnie ponownie. Karl Gustav Jung, który w XX wieku alchemię, jeśli można tak powiedzieć, reaktywował przynajmniej częściowo. Pierwszy raz się zetknął z piśmiennictwem alchemicznym za pośrednictwem tekstu Sekret Złotego Kwiatu z kręgu alchemii chińskiej, taoistycznej. No, i zaczął się interesować alchemią. Ten tekst do niego trafił, e, dlatego, że przyjaźnił się z Richardem Wilhelmem, sinologiem wybitnym, i on mu właśnie w którymś momencie ten tekst podsunął. W późnej fazie jego e, e, tak zwanej konfrontacji z nieświadomością, ten tekst gdzieś tam do niego trafił i naprowadził go na pewne idee teoretyczne. No, i rzeczywiście on tę alchemię zaczął bardzo intensywnie studiować, i uznał, że jest to ta renesansowa alchemia zachodnia niejako brakujące ogniwo pomiędzy gnostycyzmem a jego psychologią, i że właśnie gnostycyzm i później alchemia, a potem psychologia Karla Gustawa Junga, no to jest pewne kontinuum i w książce psychologia, alchemia poddał te swoje interpretacje, a, a, znaczy po, podał te swoje interpretacje alchemiczne, spora książka po polsku też się ukazała, on pokazuje ściśle alchemię jako proces przemiany wewnętrznej, jako de facto pracę z nieświadomością, tylko wyprojektowaną na sferę materii. Jak pan widzi Junga i jego interpretacje alchemiczne, i dlaczego ma pan krytyczny stosunek? Bo wiem, że taki pan ma. Tak, no tutaj rzeczywiście. Trzeba powiedzieć, że Jung tu z, zrobił wiele dla yy, nowego zainteresowania alchemią przez szersze kręgi badaczy. I trzeba też powiedzieć, że Jung rzeczywiście czytał teksty alchemiczne, zgromadził olbrzymią bibliotekę starodruków, yy, yy, y, y, yy, y, czytał dokładnie, Zresztą cały ten zbiór jest dostępny w formie elektronicznej teraz, więc możemy pooglądać jakie jakie księgi Jungowi udało się zebrać rzeczywiście imponujące i tu trzeba to oddać, że w przeciwieństwie i tu od razu powiem, że w przeciwieństwie do jego uczniów i kolejnych pokoleń jungistów, którzy piszą o alchemii niestworzone rzeczy to Jung naprawdę wiedział o czym pisze, wiedział co przeczytał, bo, bo czytał teksty oryginalne Natomiast ten jego główny, główna teza, że to było to co opisywali alchemicy, to była projekcja podświadomości z wszystkimi symbolami podświadomości, prawda, archetypami i tak dalej projekcja na ten piec przy którym się dzieli no to to jest absolutnie nieprzekonujące co więcej no, jego interpretacja właśnie no, w tym psychologia i alchemia potem jeszcze misterium coniunctionis tak. jeszcze studia alchemiczne, tak osobny zbiór nie takie trzy główne to, to mistrza y, grube no to jest ja to, na to patrzę dokładnie tak, jak na tych epigonów w różnych innych tradycjach. On używa języka, terminologii alchemicznej do opisania swojego systemu psychologiczno-gnostyckiego, czy jak, jak nazwiemy, a nie interpretuje tekstów, bo to, co on mówi, nie wynika absolutnie z tekstów. Tu, tu nie, nie, nie ma w ogóle no, związku można powiedzieć, on wykorzystuje język alchemii do opisania swojego systemu. Prawda? I to, Czyli, to można mm -hmm. tak najkrócej ująć. Czyli, Czyli pana, jest... jak, jak pan to czyta, to nie ma pan takiego poczucia, że no właśnie, cóż za zaskakująca analogia pomiędzy ideami Junga a ideami alchemicznymi, tylko ma pan poczucie, że on to bierze i nagina na różne sposoby, tak żeby mu pasowało, uzasadniało tak? jego koncepcję. Tak, tak, nie, to zdecydowanie, no zdecydowanie. I to, no mówię, no tak jest jak, jak, jak poczytamy, nie wiem, tak przed nim, znaczy tu mówiliśmy o tej teozoficzno-pietystycznej tradycji z XVIII wieku, ale wcześniej ona się zaczęła już od Jakuba Bemego i mamy dokładnie to samo. Jakub Beme używa terminologii alchemicznej, żeby opisać swoje mistyczne wizje no, religijne, prawda, a używa terminologii alchemicznej. I to, I to podobnie jest u Junga, moim zdaniem, i zresztą no, oczywiście nie, nie, nie tylko moim, bo to większość obecnych historyków alchemii tak uważa, nikt już kiedy na początku tam w latach Pięćdziesiątych, jeszcze historycy nauki y, trochę wyrażali jakiś podziw i nadzieję, że tu y, Jung otworzy nowe możliwości badania alchemii. No to dzisiaj już nikt y, y, tak nie myśli. Tutaj no, y, y, nie, niewątpliwie. Y, nie ma, co zresztą no, no wielu komentatorów Junga, można powiedzieć, pokazywało, że to, co on opisuje, że czy korzysta z jakiegoś tekstu, to ten tekst mówi naprawdę o czymś zupełnie innym, co można pokazać, że to były rzeczywiste eksperymenty chemiczne, a te określenia, tam różne zielone lwy i tak dalej, to były te tak zwane deknamen, czyli określenia na jakieś konkretne substancje, chociaż one się zmieniały, prawda? Bo to one też były reinterpretowane potem przez samych alchemików, to, to jest inna sprawa już, ale, ale to można wykazać nawet eksperymentalnie, że Jung nie, nie ma racji w tych swoich interpretacjach, co nie zmienia jakby faktu, że to co on opisuje tym językiem, no to jest jego system psychologiczny. Który oczywiście jest bardzo ciekawy, znakomity i, i, i tam wielkie zasługi dla rozwoju psychologii niesie. I to, że opisał akurat językiem alchemicznym, to nie szkodzi, ale y, y, nie można y, twierdzić czy upierać się przy tym, że alchemicy właśnie nic nie robili, tylko siedzieli przed tym i tam ich podświadomość rzutowali yes. na, na płonące tam te węgiel drzewny, czy, czy co tam no, płonę zwyk, zwykle węgiel a, drzewny. Autorem, którego bardzo lubię, ale domyślam się, że mógł go pan mieć na myśli, mówiąc o tych różnych uczniach i innych osobach, które korzystały z Junga i potem o Alchemii pisały, był James Hillman. On to, też sporo. To odczytał pan moje myśli telepatycznie. <śmiech> <śmiech> oczywiście, no przecież to, co on pisze, no to zupełnie nijak się nie ma do hmm. Archemii. To, to tu Jung był naprawdę, y, tu pełne uznanie, dlatego że on to chciał rzeczywiście zbadać. On przeczytał no, setki dzieł w oryginale tak. i no, że tak zinterpretował, no to, to, to już... Y, Powiedzmy, różnie bywa, ale w pełni to yy, przetrawił. Natomiast to, co pisze Hilman, no to jest zupełnie. Nie, nie, nie. do niczego alchemicznego nie niepodobne. Rozumiem. To są jego wolne skojarzenia po prostu. Dokładnie. Się dokładnie. Wydaje, no. Przyznam, że z całą sympatią dla Hilmana ale czytając akurat teksty poświęcone alchemii jego, to miałem właśnie dokładnie takie, takie wrażenie, że on tam sobie to dość swobodnie traktuje, ale jest jeszcze jeden autor, który w XX wieku też o alchemii pisał, Mircea Eliade i Jemu też pan w książce to samo zarzuca, to znaczy to, że on też używał alchemii do wspierania własnych koncepcji raczej, a nie w sposób rzetelny ją badał i rekonstruował. On zarówno zresztą zajmował się alchemią azjatycką, jak i, jak i zachodnią to rzeczywiście tak było, że to co u Eliadego alchemii czytamy, też z alchemią niewiele ma wspólnego? Znaczy nie, u Eliadego ma dużo więcej wspólnego niż u no okej, okay. czyli jest gradacja jednak tutaj, tak? tak. Nie, nie, Eliade... Hilman jest, jest najdalej, najdalej, potem Jung i teraz Eliade, tak? Eliade dosyć rzetelnie podchodził do, 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 do badań, poszukiwań, no ale miał swoją taką generalną teorię, tak. Prawda? Więc musiał do niej dopasowywać. I tutaj tu bym mu takich zarzutów aż nie robił, no bo on po prostu miał wizję. Y, 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 historii religii i y, 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 y w jej ramach tak widział Alchemię, ale to nie było jakimś takim y, dużym przeinaczeniem, y, jak w przypadku Junga. Nie? To tutaj tutaj można powiedzieć. Zresztą on, no niewiele Eliadę też o no napisał. To, to prawda, tak. To nie dywa, są jakieś wielkie ta, ta. studia, tylko raczej pomniejsze ta. rzeczy. tak. I tam zresztą no, połowa tej, tej książki naj, najważniejszej, która jest sama w sobie mała, dosyć to do połowa jest tak naprawdę o Kowalach. Kowala i Alchemicy. Tak, to Met jest ta książka. Metalurgii. I też bardzo ciekawe, notabene, o, o metalurgii, tak, tam etnologicznie i tak dalej. Więc nie, tu Eliadego bym oszczędził, bo on, on dosyć solidnie, ale no niewiele, niewiele o tym pisał, ale to, co pisał, i dosyć no, tam na podstawie, on chyba źródeł, jako takich, nie, niekoniecznie czytał, ale bardzo obszerną literaturę prze, przetworzył. No i to już było, bo nie pamiętam teraz, ale chyba jeszcze przed wojną napisał tą książkę o alchemii, więc to, to było też już też inny poziom, mm. że tak powiem, rozpoznania generalnie alchemii przez akademicką naukę. To na koniec Pana bym zapytał jeszcze o to, jaki właściwie dzisiaj mamy Status i stosunek do alchemii. Czy to jest wyłącznie już rozdział zamknięty? Mówię o, oczywiście o tej alchemii, nazwijmy to raczej duchowej, ezoterycznej, wewnętrznej. No bo, że na poziomie chemicznym czy takim materialnym to jest rozdział zamknięty, to raczej nie ma wątpliwości. Ale ja obserwuję na przykład na polskim rynku wysyp, może to będzie za duże słowo, ale jakiś taki w każdym, razie, w każdym razie kilka takich książek z alchemią w tle i tytule się pojawiło, takich około duchowościowych. To wraca jako taka narracja w tych nowych pop współczesnych, jakoś jest, jest dosyć modne. Nawet słyszałem o jakichś osobach, które jakieś formy praktyk tego typu, właśnie alchemicznych stosują. Czy, czy pan to też dostrzega? Czy, czy to pan traktuje jakkolwiek, no właśnie, w tym kontinuum, o którym pańska książka jest? Czy już jako rzeczywiście takie rzeczy kompletnie odszczepione, nie mające z tym wiele wspólnego, które tylko trochę korzystają z nazwy, a, a w ogóle się nie, nie, nie mają do tego w żaden sposób? Ale to, to podstawowe, ogólne pytanie, które, które na koniec chciałem zadać, to jest takie właśnie. Ja, jak my na to dzisiaj patrzymy, jak pan na to patrzy? Czy, czy właśnie jako na jakiś taki zamknięty rozdział, zwodniczy ogród błędów i to wszystko? Czy, czy, czy jeszcze tam coś może jest takiego, co możemy dzisiaj wydobyć, z czym możemy jakoś dzisiaj wejść w kontakt? To znaczy, no. no... Nie myślę, żeby y, jakieś tajemnice natury chemicznej hmm. y, się kryły w, w traktatach. Chociaż nie jest to wykluczone, że jakieś bardzo specyficzne y, eksperymenty mogły nigdy nie być powtarzane i mogą y, y, jakoś tam być ciekawe dla, dla współczesnych chemików, ale y, no, dzisiaj też są jeszcze. Y, Praktycy y, y, alchemii, ale w sensie już nie raczej y, poszukiwania y, kamienia filozoficznego, ale odwołujący się do y, alchemii i y, no, przygotowujący różne y, medykamenty, takie podejrzane troszkę, y, d, odwołujące się do paracelsusa przede wszystkim. Był, była taka organizacja, nie wiem, może jeszcze istnieje, chyba jeszcze istnieje Paracelsus College, taka no, 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 na całym świecie działająca, mm -hmm. gdzie właśnie no, nauczano, jak tam przyrządzać różne te farmaceutyki takie, no, no bym raczej nie radził próbować się nimi leczyć, ale no niemniej nie no, no było, to, było to bardzo popularne i chyba nadal jest, choć nie jestem pewien. Natomiast właśnie dużo szerzej to działa jako, no, element takiej ezoterycznej tradycji, no, coś w rodzaju, właśnie gdzie tam na styku Junga i ezoteryzmu, gdzie yy, yy, no, reinterpretacje tekstów i symboli alchemicznych w kategoriach takich ezoterycznych, no, gdzie, zwłaszcza w jakichś, no albo w jakiś publikacjach takich popularnych, albo w jakichś organizacjach, gdzie tam no, nauczają na różne stopnie wtajemniczenia i podają interpretację prawdziwą jakichś symboli alchemicznych zielonego lwa i tak dalej. co oczywiście no, no jest czasami jest bardzo ciekawe czasami widać że to nie jest poważne i raczej dla naiwnych Przeznaczone, no ale niemniej cały czas ten taki mit alchemii. Taka niejednoznaczność, tajemniczość i tak dalej, to co romantyków też przyciągało do tego tematu, czy później też no, w okresie fin de i i dwudziestolecia międzywojennego też te tajemnice alchemiczne się no, by, by były ciekawe, ale na zasadzie. Właśnie ciekawości, jakiejś bardziej beletrystycznej niż praktycznej. A widzi Pan tutaj jakąś szansę, że na przykład ta cała duchowość alchemiczna w tym tyglu współczesnym, duchowościowym się odrodzi, znajdzie nowych kustoszy i kuratorów i będzie właśnie źródłem nowych wglądów i idei o charakterze takim duchowo-filozoficznym, czy, czy to raczej też już jest, bo, bo rzeczywiście ta symbolika jest niezwykle bogata, wygląda tajemniczo, dużo jest tego właśnie u Junga, zresztą przecież jego Czerwona Księga to dzieło, które niedawno zostało opublikowane, a które na publikację czekało pół wieku. Więcej niż pół wieku, bo to była rzecz napisana, ale od śmierci jego pół wieku ponad, to, to jest też upstrzona rzecz alchemiczną symboliką, w zasadzie napisana jak taki traktat gnostyczno-alchemiczny. To jest bardzo sugestywne, więc czy jakiś rodzaj takiego pola tutaj pan dostrzega, potencjału. Tak, nie, no to znaczy cały czas teksty alchemiczne są wydawane. Te, mówię o tych starych, klasycznych tak. w tłumaczeniach na współczesne języki, i to cały czas są publikowane i dostępne i zarówno, znaczy. Mniej przez naukowców, no bo przygotowanie takiej edycji krytycznej to, to jest jednak czasami całe życie danego badacza, ale takie popularne tłumaczenia są cały czas publikowane i, w, i wznawiane i tak dalej. Więc zainteresowanie generalnie jest bardzo duże. Również no, nie mówiliśmy tu praktycznie o sztuce, ale w, bo w literaturze mówiliśmy, ale też w sztuce przecież ta symbolika alchemiczna się przejawia i, i, i wcześniej się przejawiała i dzisiaj również jest wykorzystywana. Także że tutaj pole do popisu cały czas jest i tak na jest. pewno nie będzie tak, że zapomnimy o alchemii, bo cały czas gdzieś o niej. Mowa jest i jestem pewien, że nadal będzie. Jakieś zgrzyty dochodzą z okna u mnie. Nie wiem, czy ktoś nie próbuje w warsztacie alchemicznym swoim jakiś transmutacyjnych działań dokonywać. Może piłuje właśnie jakiś metal, tak to brzmi, żeby go mm. później w złoto zamienić. Taka synchroniczność na, na koniec. Bardzo serdecznie dziękuję za, za tę rozmowę. Coś czuję, że jeszcze będę się do Pana zwracał z prośbą o kontynuację, bo myślę, że tak napoczęliśmy ten temat dopiero. Mhm. Więc jeśli byłby Pan skłonny i zgodził się, żeby pogadać jeszcze choćby nawet i właśnie o sztuce alchemicznej, czy korzystającej z alchemii i, i jeszcze trochę te historyczne rzeczy. Przypomnieć, to, to ja zapraszam niniejszym. No, ja bardzo dziękuję. dziękuję i oczywiście z miłą chęcią, bo bardzo się miło rozmawiało. Jak zwykle, zresztą. Tak, tak. Oczywiście ja Państwu też polecam podcast, który zrobiłem dla serwisu Audioteka i tam. Rafał Prinkę też występuje. Podcast nosi tytuł Podsłuchiwanie, roz, podsłuchiwanie Bogów o y, przepowiadaniu przyszłości. Tam specyficznie o różnych technikach przepowiadania przyszłości też rozmawiamy. A do skądinąd y, to ja za chwilę będę się z Panem umawiał już poza anteną. Tymczasem raz jeszcze dziękuję. Doktor habilitowany Rafał Prinkę, gościu w podcaście Skądinąd. Dziękuję pięknie.